Cześć, z tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną jedno z aut moich marzeń i spełniam właśnie swoje młodzieńcze motoryzacyjne marzenia dzięki temu, że będę mógł tym autem dzisiaj sobie pojeździć. Podziwiałem go za młodu, pamiętam, w gazetach motoryzacyjnych, w amerykańskich filmach, a także w polskich produkcjach, gdzie grało, powiedzmy, główne motoryzacyjne role. Jeep Grand Cherokee pierwszej generacji. No i mało tego, że mam tutaj tego Jeepa spełniającego moje marzenia, to mam ich aż 4. I z reguły opowiadam o jednym samochodzie, pokazując tylko jedną jego wersję i mówię o przedliftach, po liftach, mając jedną wersję silnikową i mówię o pozostałych. Tutaj mam prawie nie wszystkie przedstawicieli właśnie Jeepa Grand Cherokee ZJ. Jedziemy z tematem. Włos rozwiany, bo zapuszczamy. Przez amatorów albo miłośników offroadu Jeep nie jest uznawany za prawdziwą terenówkę, dlatego że nie jest zbudowany na ramię. Jest to konstrukcja o nadwoziu samonośnym i nie ma z tyłu koła na klapie na przykład, więc to też nie jest prawdziwa terenówka. Ale ma coś, czego japońskie czy europejskie terenówki z tamtego okresu, czyli z lat 90. no nie miały, na przykład dwa sztywne mosty, i ma coś, co ma niebagatelne znaczenie w warunkach terenowych, czyli spory zapas mocy i momentu obrotowego. Ponieważ mamy 4 przedstawicieli, tutaj zaczniemy od początku, czyli od przedliftowego Jeepa i od mniejszego silnika benzynowego, który siedzi tutaj pod maską. Ten mniejszy silniczek, moi drodzy, to wcale nie jest mały silnik. Ma pojemność 242 cali sześciennych, czyli 4 litry po naszemu. Jest to rzędowa szóstka, która początkowo miała moc 190 koni, później po zmianach 185, z tego co pamiętam. Około 300 Nm, też po zmianach nieco zmniejszono ten moment obrotowy, 300 Nm, bardzo nisko dostępnego, bo już przy 2400 obrotów na minutę. Czyli całkiem nieźle. Ten silniczek naprawdę sobie fajnie radzi. Ciekawostką jest to, że jest to konstrukcja, która powstała jeszcze za czasów koncernu AMC i ten silnik był montowany w Jeepie XJ, czyli w Cherokee. Motor ten przetrwał w Jeepie aż 20 lat, bo ostatnie samochody z tym silnikiem właśnie zjeżdżały z taśm produkcyjnych w roku 2004. Oczywiście był to już nie udoskonalony ten motor, ale wciąż ta sama konstrukcja. Co ciekawe, wtrysk paliwa pomagało tutaj konstruować Renault, do którego wówczas należały akcje AMC, które był właściciel Jeepa. O tym jeszcze Wam później opowiem. Jeśli chodzi o spalanie, no to waha się mniej więcej od podobno dychy w trasie do mniej więcej 15 w cyklu miejskim czy mieszanym. Podobno, bo Jeep właściwie pożera wszystko, co się da. Jeśli chodzi o problemy z tym silnikiem, to generalnie ciężko powiedzieć o jakich typowych wadach. Zdarzają się pękające kolektory wydechowe, problemy z popychaczami zaworów, ale zasadniczo jest to motor, który można uznać za niezniszczalny, bo przebiegi rzędu 500 000 kilometrów nie powinny robić na tym aucie wrażenia. Gdzieś tam coś może cieknąć, wiadomo, osprzęt też może się posypać. W końcu auto może mieć już prawie 30 lat. Co mi się podoba, to to, że właściwie do wszystkiego jest tutaj bardzo łatwy dostęp i bez problemu ten samochód można serwisować, sprawdzać oleje, uzupełniać płyny i robić cokolwiek. No dość majestatycznie wygląda ten silnik pod maską, ale to był najmniejszy benzynowy silnik dostępny właśnie w ZJ-cie. Idziemy dalej. Drugi motor to oczywiście V8, 318 cali sześciennych, czyli 5,2 litra pojemności. I nie jest to wcale największy silnik, jaki był dostępny w Jeepie Grand Cherokee. No tutaj mamy już 220 koni i 400 Nm momentu obrotowego, co jest zapasem mocy jak na auto ważące maksymalnie koło 1800 w zupełności wystarczającym. Konstrukcyjnie silnik jest starą, klasyczną amerykańską V8, ponieważ wywodzi się z serii LA Chryslera, która była produkowana od połowy lat 60. Ta seria silników była modyfikowana z czasem i zastąpiona właśnie silnikami typu Magnum. I tutaj mamy właśnie taki silnik.
przy tej pojemności, przy tym powiedzmy stopniu wysilenia jest również bezproblemowy, jeśli chodzi o sam silnik. No nie ma tutaj specjalnie co się psuć. Natomiast no, spalanie w Jeepie potrafi sięgać już tutaj 20 i więcej litrów na setkę. No i to chyba nikogo nie dziwi. Najmniej to auto podobno w trasie pali jakieś 15. Podobno właściciele musieliby się wypowiedzieć. O czym nie wspomniałem w przypadku 4-litrowej wersji, no to zarówno tamta, jak i ta świetnie znoszą gaz, więc raczej nie ma tutaj problemu z montażem instalacji gazowej. Tak jak w przypadku tej 4-litrówki, no osprzęt może siadać, auto jest już stare, czy alternatory, rozruszniki i tego typu historie mogą się tutaj wydarzyć. Jeepy też mają, że czasem gdzieś tam coś cieknie, ale generalnie większość właścicieli się po prostu tym nie przejmuje, bo Jeep tak ma. Dobrze mówię? Tak. To dobrze. Czy właściciele V8-ków mają jakieś problemy? Kiwają głowami. Czyli to się potwierdza. To jest długowieczny, bezawaryjny samochód i gdyby nie to, że pali je jakieś 5 litrów więcej od tej mniejszej wersji, no to byłby to świetny motor. Oczywiście jeszcze silnik 360 cali sześciennych, czyli 5.9, 5.9 Niner albo 5.9 LX. Była to także inna wersja, bogatsza wersja wyposażenia. Miała inny wzór tapicerki w środku, inny rodzaj skóry. Lepsze audio zdaje się, no i maksymalne wyposażenie. Produkowana tylko przez rok, tylko w roku 98. I wyprodukowano ich najmniej spośród wszystkich Jeepów, bo zaledwie 14 tysięcy egzemplarzy z hakiem. Ostatnim silnikiem, który występował w tych samochodach, był oczywiście 2,5 TD produkcji VM. Włoski diesel, który był przeznaczony właściwie do pracy stacjonarnej, a tutaj wsadzono go do auta terenowego. No, troszkę poroniony pomysł. Głównym problemem były zestaw czterech osobnych głowic na każdy cylinder i tam częste wycieki albo pękające uszczelki sprawiały sporo problemów i tak naprawdę nikt nie chce tego naprawiać dzisiaj, tego samochodu, ponieważ no nie można zdemontować tylko jednej głowicy, bo one są jakoś tak połączone, że trzeba zwalić i tak wszystkie, nawet jeśli tylko jedna jest uszkodzona. Mechanicy niechętnie dają gwarancję na tą naprawę, bo często zdarza się, że jak zrobią jedną, to po miesiącu, dwóch albo dwóch tygodniach pada kolejna. Także ten silnik właściwie trzeba zdecydowanie odradzić. Dla porządku tylko powiem, że miał 278 niutków momentu obrotowego, trochę więcej niż moja frota i 113 koni. No to prawie tyle co moja frota. Dynamiką oczywiście nie grzeszył, no w terenie powiedzmy ten moment obrotowy wystarczy, wiem to jeżdżąc frotą. Natomiast spalanie tutaj było relatywnie najmniejsze, bo w granicach 8 do 12 litrów. I te Jeepy dzisiaj są najtańsze, no ale no bez jaj, no naprawdę silnika do łódek, do terenówki się nie wsadza. Miał być też taki 2,5 TD, ale popsuł się po drodze. Żartuję, w ogóle nie odpalił. Nie, żartuję, nie miało być, bo to bez sensu. W każdym razie to właśnie silniki benzynowe, benzynowe motory, które tutaj lądowały pod maską, czynią z Jeepa tak naprawdę taką wyjątkową terenówkę. Terenówka, terenówka, renówka. I tutaj dochodzimy do historii Jeepa Grand Cherokee. Dlaczego mówię tyle o renówce? Dlatego, że do 1987 roku to właśnie koncern Renault był znaczącym udziałowcem firmy AMC, czyli American Motors Corporation, która była właścicielem marki Jeep i która właściwie Jeep jakby dźwigał do samego jej końca. Koncern AMC był zajarany w pewien sposób innowacyjnością w produkcji samochodów i to oni wymyślili tak naprawdę uterenowiony kombi i oni próbowali właśnie projektować Jeepa Grand Cherokee już na początku lat 80., ponieważ byli zajarani również czymś takim, co się nazywa PLM, czyli tak zwany cykl życia produktu. W momencie, kiedy XJ już powstał, był oferowany na rynku i dobrze się sprzedawał, kombinowali już, jak wypuścić kolejny produkt nowy, który podtrzyma tą sprzedaż, czyli właśnie ZJ. I ZJ miał być tak naprawdę młodszym bratem XJ i sprzedawany równolegle. W 87 roku to Chrysler przejął AMC. Szef Chryslera mówił wtedy, że najbardziej właśnie zależało mu na marce Jeep, że to był cel jakby przejęcia tej firmy motoryzacyjnej, która później przestała istnieć właściwie. No i jakby wstrzymał pracę nad ZJ-em do lat 90., ponieważ zależało im najpierw na wypuszczeniu drugiej generacji Chryslera Voyagera. No i dlatego Jeep musiał poczekać do 1992 roku, kiedy to dopiero ruszyła jego produkcja, na rok modelowy 1993.
1994 roku odpalono produkcję Jeepa w austriackiej fabryce w Graz, w tej samej, w której była produkowana Gelenda na przykład. Te europejskie wersje Jeepa to nie są ZJ-y, tylko ZG, właśnie od nazwy fabryki w Graz. My teraz nie jedziemy Jeepem ZJ, tylko Jeepem ZG, bo to jest wersja europejska. Produkcja trwała do roku 1998, a w roku 1995 przeprowadzono facelifting. W sumie wyprodukowano ich ponad 1 600 000 egzemplarzy, licząc wszystkie fabryki na całym świecie. I przez pierwsze 4 lata rynkowego życia tego modelu Jeep osiągnął sprzedaż na poziomie 1 000 000 sztuk. To auto było kupowane jak ciepłe bułeczki i wraz z XJ-em tak naprawdę wypromowało, stworzyło rynek aut SUV. Miałem zamiar powiedzieć, że między tymi dwoma właśnie widać różnicę, bo to jest przedlift, a to jest polift. No ale ciężko tu te różnice zauważyć, ponieważ ciężko dzisiaj tak naprawdę o niezmotanego Jeepa ZJ. Różnią się delikatnie przede wszystkim grillem, który w tym jest nieco wyższy, jakby światłami z tyłu i zderzakami. Z tym, że no tej różnicy też tutaj nie zobaczymy, bo oba nie mają już seryjnych zderzaków. Jedyny seryjny zderzak występuje na tamtym czarnym przedlifcie. No i nie mamy niestety polifta niezmotanego. Najwięcej różnic jednak widać we wnętrzu tych pojazdów, więc zacznijmy sobie po kolei. Zaczynamy od przedlifta w tej bazowej wersji wyposażenia. Znaczy, była jeszcze jedna, bo to jest Laredo. Była jeszcze wersja Base, ale szybko z niej zrezygnowano. Wersja Base nie miała praktycznie nic na wyposażeniu, nawet elektryki szyb czy centralnego zamka. Wersja Laredo była nieco bogatszą i była chętniej kupowana, dlatego właśnie Base przestano produkować. Laredo już ma pełną elektrykę szyb, centralny zamek, tempomat, klimatyzację nawet i tak naprawdę wszystko to, co potrzeba w codziennym użytkowaniu samochodu. Wersja przedliftowa miała nieco inną deskę rozdzielczą. Znaczy jest tutaj nieco więcej takich kwadratowych, prostokątnych kształtów i szczerze powiem wam, że bardzo mi się podoba, bo wygląda to bardzo klimaciarsko. Cały wygląd deski jest też taki typowo amerykański, prosty, surowy, też jest taka jakość materiałów i plastików. Są one bardzo twarde, ale bardzo odporne też na zużycie czy pękanie, co jest ważne w takim aucie. Po latach nie widać tutaj, żeby cokolwiek miało się rozlecieć. Jeśli chodzi o zestaw wskaźników, no to praktycznie był on niezmieniany przez cały czas produkcji. No i mamy wszystko to, co potrzebujemy wiedzieć o samochodzie podczas jazdy terenowej. Czyli mamy wskaźnik ciśnienia oleju, mamy temperatury silnika, mamy wskaźnik ładowania, a oczywiście stan paliwa, gdyby Jeep miał w terenie nam wszystko pożreć. Co mi się podoba w Jeepie, to przede wszystkim ta pozycja za kierownicą i wygoda ogólna w tym aucie. Nie siedzimy jakoś specjalnie wysoko, no wyżej niż w normalnym samochodzie, no ale nie czuć takiej toporności. Kierownica jest odpowiednio blisko umieszczona, ma dodatkową regulację położenia wysokości, coś jak we frocie, to znaczy z takim krótkim skokiem, tak trochę po japońsku, ale dzięki temu możemy ją sobie ustawić na odpowiedniej wysokości. Na ramiona mam mnóstwo miejsca, podłokietniki są na bardzo dobrej wysokości, a fotel jest przesadnie mięciutki i wygodny. Wiem, że można tym autem pokonać naprawdę długie kilometry i nie wysiąść z niego absolutnie zmęczonym. Tutaj mamy welurową tapicerkę i od właściciela wiem, że jest ona o tyle praktyczna, że jak zachlapie się błotem, to wystarczy poczekać, aż wyschnie, potem to zaschnięte błoto otrzepać i nie zostaje po nim najmniejszy ślad. A fotel jest po prostu nieziemsko wygodny. Co mi się nie podoba, to to, że rozmieszczenie i funkcjonalność przełączników też jest taka po amerykańsku. Do niektórych elementów obsługi mamy pokrętła, do innych suwaki, a do jeszcze innych przyciski. I rozmieszczenie ich wydaje się też czasem losowe. Jeśli chodzi o widoczność, to również nie mamy tutaj najmniejszego problemu. Widać dobrze do przodu i na boki, ponieważ to auto ma bryłę takiego kombi właśnie z lat 90. z dużą powierzchnią szkloną, z wąskimi słupkami i z doskonałą widocznością w każdym kierunku. Zaskakuje naprawdę wyposażenie. Pamiętajmy, że to była bazowa wersja, ale jeśli tylko porównać, jak drogie to było wówczas auto, no to właściwie to wyposażenie nie powinno dziwić, ponieważ tu właśnie z Przemkiem z Overland Crew dotarliśmy do cennika nowych samochodów z 1997 roku i wersja Laredo takiego Jeepa kosztowała 180 000 złotych. I była to cena mniej więcej BMW 528 albo Mercedesa E320. Natomiast 5.2 V8 kosztował już ponad 200 000 złotych i to była cena prawie M3.
Także sporo. Dobra, idziemy teraz do Limited, czyli do wyższej wersji wyposażenia. I tu jest klamka. Ten, moi drodzy, to też jest przedlift. Mamy taką samą deskę rozdzielczą, z tym, że jest ona nieco inaczej wykończona. Jest to dosyć wyjątkowo tutaj wykończone. Mamy jakieś drewniane wstawki zamiast tych czarnych, takich plastikowych. Różnicą przede wszystkim jest poziom wyposażenia. W Limited już mieliśmy skórzaną tapicerkę wentylowaną. Dodatkowo fotochromatyczne lusterko wsteczne, fotochromatyczne lusterko też od strony kierowcy. Klimatyzacja mogła być już automatyczna. Do tego mieliśmy jeszcze co? To aha, na przykład elektrykę foteli. No i ogólnie poziom wykończenia wnętrza był nieco wyższy. I także inny jest tutaj dodatkowy taki tunel na podsuficie, jest taki zestaw nie wiem czego to jest w sumie, zestaw schowków na okulary i tu mamy jeszcze komputer pokładowy, także no nieco lepiej. Jeśli chodzi o wskaźniki, no to praktycznie różnicy nie mamy. Jeśli chodzi o jakość montażu, no to właściwie też nie mamy różnicy. Co mnie zaskakuje w tak starym aucie, to to, że na kierownicy mamy na przykład przyciski do sterowania tempomatem, co jest niezmiernie wygodne. No i ilość miejsca w postaci jakichś schowków, powiedzmy, tak samo było tam, czyli dwa cup holdery duże, 92 rok, 93 właściwie. Potężny schowek, potężny, głęboki schowek w podłokietniku, który jest fajnie tutaj zamontowany na dobrej wysokości. Schowek przed kierowcą, no nie jest za duży, właściwie jak, bo deska rozdzielcza też nie jest jakaś pękata. Mamy też kieszenie boczne w drzwiach, ale ogólnie tu jest tyle miejsca, że na pewno jest gdzie co upychać. I to jest właśnie w tym samochodzie ekstra. Szczerze powiem, że ten egzemplarz, w sensie ta przedliftowa V8 Limited, podoba mi się ze wszystkich tych tutaj czterech Jeepów najbardziej. Tu wystarczy dotknąć gaz i ten samochód już jedzie. Ja pierdzielę. Ten tutaj egzemplarz jest najbardziej cywilną wersją i jest jednocześnie też najciekawszą wersją, jaką mamy dzisiaj do zaprezentowania na planie. Dlaczego? Ponieważ pochodzi z pierwszego roku produkcji. Jest to wersja europejska, ale wyprodukowana w Stanach jeszcze. Znaczy wersja europejska w sensie na rynek europejski, ale produkowana jeszcze w Stanach. Żebym tego progu tutaj nie rozwalił, ale coś. Właśnie, o czym świadczą wszystkie tabliczki znamionowe, które znajdują się pod maską. No i samochód został wyeksportowany ze Stanów do Szwajcarii, no i stamtąd przyjechał do Polski, bo w Szwajcarii Jeepy były bardzo popularne. Jest zachowany praktycznie w oryginalnym stanie i prawdopodobnie taki zostanie. I dlatego też właśnie ten samochód najbardziej podoba mi się ze wszystkich tutaj zebranych. Bo jest takim właśnie klasycznym, pięknym Jeepem, chociaż lift zawieszenia i lekko terenowe opony też ma. Właściciel zapytany, ile chce za niego, powiedział, że nie sprzeda. Do tyłu teraz. Miejsca tutaj nie brakuje, nad głowę ani na ramiona. Kanapa jest dosyć szeroka, więc swobodnie wejdą tutaj trzy osoby, tak po amerykańsku. Tunel środkowy nie przeszkadza, bo nie jest za wysoki, ale wadą jest troszeczkę to, że kanapa jest zamontowana dosyć nisko. No u mnie też tak jest w zasadzie, chyba w większości tych mniejszych terenówek tak to niestety jest rozwiązane, przez co mamy dosyć wysoko kolana, co na dłuższej trasie może nie być wygodne, ale sama kanapa jest bardzo mięciusia i fajna. Także bez problemu można się tutaj rozłożyć. Nie ma też żadnych schowków z tyłu ani kieszeni w drzwiach, żeby cokolwiek przechowywać. Mamy tylko popielniczki w podłokietnikach. No i to właściwie wszystko. Z takich wad Jeepów, które są powszechne po tamtym czasie już użytkowania tych aut, jest to, że podsufitka oblatuje, tak jak w wagach na przykład. Mamy jeszcze kieszenie w oparciach foteli. Jakość skóry jest naprawdę bardzo fajna, mięsista. No i właściwie tyle. Te lampki też takie fikuśne, śmieszne tutaj są z tyłu. W tym Laredo takiej nie ma dużej. Laredo jest tylko jeden, pozostałe trzy to są wersje właśnie Limited. Idziemy teraz do polifta. No wyrzuciłem do bagażnika. Dobrze.
Bardzo podoba mi się też dźwięk zamykania drzwi. Niezależnie od tego, który to jest rok tych Jeepów, jest identycznie. No i tutaj już widać z tyłu jakby pierwsze różnice w stosunku do wersji przedliftowej. To znaczy inaczej są zaprojektowane boczki drzwi. Nieco bardziej pozaokrąglane, nieco nowocześnie to wygląda. Natomiast chromowane klameczki czy dźwignia do zamykania drzwi jest identyczna w przed czy po liftowej wersji. Identyczna jest ilość miejsca oczywiście. Kanapa jest równie szeroka, równie wygodna. Też mamy kieszenie w fotelach. Mamy tutaj dodatkowy jakby cup holder z tyłu wysuwany z podłokietnika, czego nie było na przykład w tych wersjach właśnie przedliftowych, czyli pasażerowie z tyłu też mają gdzie wozić napoje. W Stanach to bardzo ważne. Oni w ogóle wymyślili cup holdery. Tak mi się coś wydaje. Dobra, jeszcze na szybciutko przejdziemy sobie zobaczyć przód poliftowej wersji. I już, no trochę roboty dzisiaj jest z tymi samochodami. I tutaj też widać różnicę, przede wszystkim w desce rozdzielczej. Jest nieco bardziej zaokrąglona w stosunku do wersji przedliftowej. Wygląda troszeczkę nowocześniej, troszeczkę bardziej przystawała już do czasów, kiedy ta poliftowa wersja była oferowana na rynku. Natomiast zachowała nadal swój taki amerykański klimat. Zestaw wskaźników jest identyczny, też przepotężny i kompletny dla tego, co chcielibyśmy wiedzieć, jeżdżąc autem w terenie. Ponadto mamy tutaj wersję limited, czyli mamy też dosyć bogate, no nawet bardzo bogate wyposażenie, bo fotele są regulowane elektrycznie, podgrzewana, a do tego mają jeszcze pamięć. Klimatyzacja jest automatyczna. Nie wiem, czy podgrzewanie foteli działa, czy nie. Przełączniki są zorganizowane podobnie, to znaczy część pokręteł, część przycisków, a część jest na suwaki. Sterowanie tempomatem jest również w kierownicy, natomiast kierownica jest już zdecydowanie o innym wyglądzie, nieco nowocześniejsza niż ta, która była właśnie w przedlifcie. Troszkę tutaj pozaokrąglali, ale klimatu tu nie brakuje. Coś odkryłem jeszcze wcześniej. Tutaj na osłonach przeciwsłonecznych mamy takie dodatkowe wysuwane klapki, które jakby tworząc dodatkową ochronę przeciw słońcem. Na osłonce mamy też lusterko, które jest podświetlane i mało tego, ma regulowaną jasność podświetlenia. To jest bardzo wyjątkowe. Czegoś takiego nie widziałem w samochodzie, szczerze mówiąc. No. Tego pokazywałem najmniej, no to tutaj sobie opowiemy o wymiarach Grand Cherokee. Po lifcie były nieco dłuższe. Sam samochód miał około 4,6 metra długości. Przed liftem były nieco krótsze ze względu na mniejsze zderzaki. 1,76 m szerokości mniej więcej i 1,70 m wzrostu. Rozstaw osi wynosi dokładnie 2,69 m. No jest to całkiem sporo jak na takie krótkie auto, chociaż jest to mniej niż ja mam u siebie. Waga wahała się od 1600 kg w najlżejszych wersjach do 1700 z jakimś tam wielkim haczykiem, prawie tony 800 w tych najcięższych. Zbiornik paliwa ma pojemność 87 litrów i Jeep pożera tam wszystko z niego w zasadzie. No to teraz bagażniczek, tylko nie wiem, który właściwie się nadaje najbardziej. Zaczniemy od tego, ponieważ ten jest jakby najbardziej zbliżony do serii. Bagażnik w ZJ-ach, prawidłowo tych europejskich wersjach ZG, ma pojemność ponad 700 litrów, 730 z delikatnym haczykiem. Maksymalnie możemy go powiększyć do 1400 litrów. No, jest całkiem ok. Niestety w większości Jeepów miejsce w bagażniku zajmuje butla z gazem. Przynajmniej w tych wersjach benzynowych. I to jest jedyne miejsce, gdzie możemy ją umieścić, ponieważ nie możemy jej umieścić pod podłogą bagażnika, pod samochodem, bo tam jest zbiornik paliwa. W miejscu koła zapasowego też nie bardzo, bo koło zapasowe z reguły stoi w tym miejscu. Po prostu jest wsadzony do bagażnika. No większość po prostu już je wyrzuca stąd i przekłada na dach, tak jak mają dwa egzemplarze tutaj prezentowane. No takie życie. No natomiast foremność tej przestrzeni, szerokość tego bagażnika i jakby to, że też nadkola mocno nie wchodzą do środka, umożliwia nam skonstruowanie tutaj nawet pomimo butli z gazem jakiejś sensownej zabudowy wyprałowej. I na przykład tamten Jeepek, może też go pokażę, ma taką zabudowę i można też tutaj sobie zorganizować miejsce do spania. Ponoć dwie dorosłe osoby, kiedy się wszystko odpowiednio poukłada, są w stanie tutaj się wyspać. Bagażnik jest wykończony welurkiem, taką wykładziną właściwie, bardzo miłą w dotyku, bardzo mięciutką. Dodatkowo mamy takie pasy, po których możemy suwać sobie walizki. Po tamtej stronie powinna być jakaś dodatkowa skrytka zamykana, no nie wszystkie mają już tą właśnie klapkę do niej, no tutaj nie ma.
No i poza tym to właściwie tyle. Bagażnik jest oświetlony jedną taką dużą lampką, którą możemy włączać, wyłączać, ale jak ją włączymy, to zaraz włączają się tamte pozostałe w środku i po jakimś czasie gasną. Takie tutaj są patenty rozwiązania. Tu jest jeden uchwycik, dobra, zamykamy. Na szybciutko, obiecałem, to pokażę. Tu jest właśnie tak skonstruowana zabudowa. Butlę mamy identycznie umieszczoną jak w tamtym egzemplarzu po tej stronie. Dodatkowo jest właśnie zabudowa, lodóweczka, która sobie elegancko tutaj wyjeżdża, szpej, który można upychać. Po złożeniu foteli można sobie rozłożyć miejsce do spania. A tu jest klapa na patencie, tak zwanym. W tym miejscu możemy zauważyć też jedną z większych wad, powiedzmy, XJ. To znaczy, nie jest to jakaś wada, no to jest w końcu stare auto, ale one też potrafią rdzewieć. Część z nich już nie ma oryginalnych progów, chyba tylko ten ma jeszcze oryginalne, a ten ma na przykład tylko jeden oryginalny. Często zamiast oryginalnych progów stawia się tutaj profile zamknięte, na przykład z dodatkowym orurowaniem pod high lifta, co też ma sens i co jest też częstą praktyką, także w terenówkach produkcji japońskiej, albo tych produkowanych w Anglii. Jeszcze zaglądałem do bagażnika, do polifta, czy tam jest coś inaczej. Nie, jest wszystko tak samo, nawet butla od gazu jest zamontowana w tym samym miejscu. Jeśli chodzi o napędy, no to tak jak mówiłem, mamy dwa sztywne mosty i teraz tak, do liftu dana 30 z przodu, dana 35 z tyłu. Muszę uważać, bo tutaj są właściciele Jeepa i wiedzą więcej ode mnie na ten temat, na pewno mnie recenzują. Po liście z tyłu dana 44. Zdania są podzielone, jeśli chodzi o tą czwórkę tutaj zebranych, że niektórzy mówią, że mosty są z plasteliny, inni mówią, że wcale nie. Prawdopodobnie zależy od tego, jak to auto użytkuje i jakie ma zamontowane koła. Jak się ma 33, no to pewnie... Można coś tam pomielić, jak się ma seryjne koła, to jakoś to tam wytrzymuje. Prawda? Ale można mówić teraz. Prawda! Prawda! Prawda. No i elegancko, dobra. Enter tas, bamber świnie pas. Świnia wypuściła glut, bamber myślał, że to miód i zjadł świński. Glut, ciebie bierzemy. Jakby, no to jest samochód amerykański. Nie mamy tutaj maglownicy, więc jazda na wprost, powiedzmy, jest mocno intuicyjna. To znaczy, jadąc wprost, to możemy nawet pomachać sobie kierownicą, skręcać ją o parę stopni i nie wpływa to specjalnie na zmianę kierunku jazdy. Do tego można się przyzwyczaić i po jakimś czasie jazdy Jeepem to tak naprawdę staje się bardzo przyjemne. Trzeba się przyzwyczaić również do zachowania auta na tych dwóch sztywnych mostach, to znaczy jakieś tam lekkie bujanie, podskakiwanie nadwozia czy tego typu historie. No ale ten klimat, który tworzy sposób, w jaki Jeep się prowadzi, jest niepowtarzalny i można się do tego naprawdę bardzo szybko przyzwyczaić i można się w tym zakochać. Naprawdę można się w sposobie jeżdżenia tego Jeepa zakochać. Choć większości z Was ZJ kojarzy się z bezdrożami lub terenem, to jednak były dostępne również wersje tylko z napędem na tylną oś, choć są rzadko spotykane. Najczęściej, jeśli chodzi o skrzynie biegów, to spotykamy skrzynie automatyczne. W zależności od silnika były to 4.2RE, 4.4RE i 4.6RE. Generalnie uchodzą za dosyć trwałe skrzynie, jednak 4.2RE jest z nich podobno najsłabsza. Napęd na 4 koła jest przekazywany za pomocą trzech różnych rodzajów skrzyń redukcyjnych. Właściwie czterech, ponieważ jedna występowała w dwóch wersjach. Ale po kolei. Ta zielona lub tam moro bestia ma skrzynię biegów, która jest uznana za najbardziej terenową. Występowała w dieslach oraz w niektórych wersjach 4.0 do 95 roku. Jest to skrzynia typu Command Track, inaczej zwana NV231. Jak rozpoznać te skrzynie? No po prostu trzeba spojrzeć na dźwignię skrzyni rozdzielczej i zobaczyć, jakie mamy tryby wyboru. W tym wypadku mamy do wyboru 2H, 4H, N i 4L. Skrzynia nie posiada międzyosiowego mechanizmu różnicowego, co znaczy, że z napędem na 4 koła nie możemy jeździć po czarnym. Jest zdolna do przenoszenia największego
właściwie momentu obrotowego spośród wszystkich dostępnych skrzyni redukcyjnych, no i jest uznana za dosyć trwałą. Pozostałe trzy auta mają skrzynię typu Quadratrack i była to najpopularniejsza skrzynia rozdzielcza w ZJ-ach, NV249, i ta występowała w dwóch wersjach, do 96 roku bez OD, a po 96 roku z OD, czyli On Demand. Różnica jest taka, że ta bez OD ma otwarty międzyosiowy mechanizm różnicowy, a ta z OD z możliwością jego zblokowania. Koło dźwigni skrzyni rozdzielczej znajdziemy albo napis Quadratrack, albo po prostu mamy do wyboru tryb For All N i For Low. No i tutaj za załączanie napędu na cztery koła odpowiada sprzęgło głowiskotyczne. I na tą wiskozę trzeba uważać, bo jest to dosyć drogi element, jeśli chodzi o naprawy. Można to sprawdzić w ten sposób, że po włączeniu Drive lub R na skręconych kołach auto powinno normalnie ruszyć. Jeśli tak się nie dzieje, albo jeśli szarpie, skacze, czy cokolwiek z tym się dzieje, znaczy, że już wisko się kończy. Jeepiarze mówią, że im bardziej zużyta wiskoza, tym lepiej samochód robi w terenie, natomiast tym gorzej radzi sobie na czarnym. Wtedy na czarnym po prostu układ napędowy poddany jest zbyt dużym przeciążeniom. Była jeszcze jedna skrzynia, najrzadsza, tylko przy silniku 4.0, czyli Select Track, i tam mieliśmy więcej trybów do wyboru, czyli napęd na tył, napęd na 4 ze zblokowanym mechanizmem, napęd na 4 z otwartym mechanizmem i napęd na 4 oczywiście z reduktorem. No, tak jak mówię, tylko przy silniku 4.0 i jest ona najrzadziej spotykana. Najczęściej się spotyka właśnie tą Quadratrack z wiskozą. Jedyne usterki, na które właściciele narzekają, to elektryka, bo jest jej tutaj naprawdę mnóstwo. Wszystko jest podświetlane, ma osobne żaróweczki. No. Tu jest jeszcze taka żaróweczka, która oświetla nam komorę silnika. Jednak żaden z tych Jeepów nie ma jej zainstalowanej w tej chwili. Podobno powody są dwa wymontowania tej właśnie żarówki. Jeden to jest to, że zbyt często otwarta maska w Jeepie rozładowuje akumulator, bo lampka cały czas świeci. A drugi powód jest taki, że podobno tak naprawdę rzadko ona działa. No to sprawia, że coś tutaj zawsze może zaszwankować. Najczęściej mówią, że na przykład, nie wiem, któraś szyba się nie otwiera, albo że otwierają się losowo. Poza tym, no raczej te samochody, wbrew obiegowej opinii, nie należą do jakichś typowo usterkowych. Co może większość z Was dziwić. A niektóre rzeczy po prostu Jeep ma. Tak się mówi. Jeep tak ma. Czyli wyjące mosty, no Jeep tak ma. Coś tam cieknie, no Jeep tak ma po prostu. Ponieważ terenówki najlepiej wyglądają nie wcale kiedy stoją i się je kręci i pokazuje do muzyki, tylko wyglądają najlepiej wtedy, kiedy jeżdżą. Więc chłopaki sobie tutaj po to, że pojeżdżą, a ja się pobawię w teren wizję i będę za nimi biegał z kamerą. Mam nadzieję, że nadążę. Do maszyn, panowie, do maszyn! Startują! Jeden! Drugi! Żaden chyba tu dobrze nie pali, ale brzmią fantastycznie! Tak sobie obserwowałem te Jeepy, jak jeżdżą w terenie, i dochodzę do wniosku, że sobie świetnie radzą. Dobra, nie mamy ramy, no ale jest tak jakby pół rama. Zawieszenie typu 4Link, dwa sztywne mosty dają sporo wykrzyżu, a ilość części dostępnych do modyfikacji Jeepa sprawia, że możemy zrobić z niego naprawdę prawdziwą offroadową bestię. Co potwierdzą na pewno osoby, które startują tego typu autami w różnych rajdach na przykład. Chociaż nawet takie mocarne V8 na oponach typu MT bez wpiętego reduktora oczywiście potrafi zagrzebać się w piachu. Chłopaki tak sobie jeździli, a później się trochę rozochocili i zaczęło się dziać.
będziemy z prostu. Mam nadzieję, że wystarczy. Podpuszczam, ale... To może jeszcze raz wjechać i najwyżej znowu go szarpniemy. Jeszcze raz, wiem, że chłopaki z headerem wizji łatwej roboty nie mają. Wychodzi na to, że materiału z tej zabawy będzie więcej niż całego gadania o tych jeepach, ale chyba o to chodzi, żeby pokazać auto terenowe, kiedy radzi sobie właśnie w warunkach terenowych. No i tutaj testujemy je pod każdym względem. Ten 4.0 naprawdę robi na mnie piorunujące wrażenie. Jest świetnie przygotowany, do tego fantastycznie brzmi na odcince. Teraz wkleiliśmy tego 5.2 po lifta i znowu szarpie go Przemek Rescue Team swoim 4.0. Nie wiem, czy on pójdzie do przodu, szczerze wam powiem. O nie, drugiego wkleiliśmy! Naprawdę tyle frajdy, dawno nie miałem przy nagrywaniu filmu. Nie, teraz jest wklejony już 4.0 też. Dobra, jeden uratowany. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tylko został. Tak naprawdę nie byliśmy przygotowani na taką ilość wklejek, ale doświadczenie chłopaków sprawiło, że nikomu nic się nie stało, a każdy z jeepów wrócił na kołach do domu. No o! Chodź, rozepniemy i się przestaw. Bezpośrednia akcja. Boże! Wow, fajny dzionek, ja się najeździłem. No nie jeździłem wszystkimi, ale i tak mi wystarczyło. Im dłużej jeżdżę tym samochodem, tym coraz bardziej jestem przekonany, że po prostu kupiłem nie tą terenówkę, co trzeba. Nie ten samochód. Chłopaki rozpalili sobie ognisko i zjedli kiełbaski. Mam nadzieję, że się aż tak nie wynudzili. Jeśli chodzi o Jeepa, no to jest już auto dosyć leciwe. No prawda, pierwsze egzemplarze mają prawie 30 lat i o tym trzeba pamiętać, szukając takiego auta jako używane. I decydując się na niego, po prostu trzeba wziąć pod uwagę to, że bierzemy już takiego, no, staruszka dla siebie, przygarniamy. Natomiast jeśli chodzi o ich ceny na rynku aut używanych, to ja mocno się zdziwiłem, szczerze mówiąc. I to pozytywnie się zdziwiłem, bo Jeepy są tańsze niż mi się wydawało na początku. Za takie najgorsze egzemplarze, najtańsze, na przykład z silnikami diesla, trzeba zapłacić około 4-5 tysięcy złotych. Oczywiście tych z silnikami diesla należy jak najbardziej unikać. Nieco droższe takie z silnikami benzynowymi na poziomie 7-8 tysięcy, powiedzmy, to są takie samochody, które już, powiedzmy, nadają się do tego, żeby taplać je w błocie. Oczywiście będą wymagały pewnych nakładów finansowych, żeby
jeździć w 100% sprawnie. Taką normalną, powiedzmy, kwotą, którą trzeba wydać na Jeepa generacji ZJ bądź ZG, to jest około 12 tysięcy złotych. Auta amerykańskie po prostu często są nieco tańsze od europejskich czy japońskich. No i tak też jest w przypadku Jeepa. Najdroższe egzemplarze mogą kosztować nawet 30 tysięcy złotych. Będą to auta, powiedzmy, z minimalnym przebiegiem, w świetnym stanie zachowania i bez śladu rdzy. No górna granica cenowa zależy od fantazji właściciela, a także od tego, jak auto jest zmodyfikowane, bo naprawdę dobrze zmotane, przygotowane w teren auta też potrafią tyle kosztować. Za takie egzemplarze jak ten, czyli powiedzmy bulwarówy, które nie są w żaden sposób modyfikowane, potwierdzonym niedużym przebiegiem, powiedzmy w dobrym stanie zachowania, trzeba zapłacić około 15 do 20 tysięcy złotych. I to jest kwota, która się wydaje dosyć sensowna, tym bardziej, że Jeepy w miarę jak się starzeją, też zaczynają drożeć. Bo kiedyś górną granicą była 20 tysięcy, dzisiaj jest to już dużo, dużo więcej. Za te same pieniądze można kupić oczywiście Vuitta, czyli następcę tego modelu. Auto nieco młodsze, nieco większe i lepiej wyposażone. Też ma V8, też ma rzędowe szóstki i też beznadziejne diesle. Jednak mam wrażenie, że ten samochód jest nieco dzielniejszy terenowo. Przede wszystkim wygrywa w tym przypadku klimatem i wyglądem takim charakterystycznym dla tych Jeepów z lat 80. i 90. Zależy, co kto lubi. Nie jeździłem Vuittem, jeśli ktoś ma, to polecam, żeby się do mnie odezwał. Może nakręcimy o nim materiał dla porównania właśnie z tym autem. To wszystko w tym materiale. Zachęcam do zwiedzania mojego kanału. Pozostałych playlist, takich jak 500+, czy Modern Era, to auto oczywiście kwalifikuje do głównej, czyli do tej o samochodach z lat 90. Nie powstała jeszcze lista offroad. Może jak się nazbiera więcej terenówek, to taką listę stworzę. Odwiedzajcie mnie na Facebooku i na Instagramie, szczególnie na Instagramie, bo tam więcej zdjęć i relacji. No i tyle, zachęcam do komentowania tego materiału, bo na pewno coś tutaj pomieszałem, także możecie uzupełnić tą wiedzę, do lajkowania i do subskrypcji tego kanału, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. To wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Ten trochę bliżej tu i będzie git. No! Tyle w powiecie nie widziałem jeszcze, bo nigdy na raz. Z kim mają kosę jeepiarze? Z patrolowcami. Z Land Roverem! Z Land Roverem!